to jest sól, mój jeden trojaczek, do którego przyniosłem rodzinkę. Tak budują nas noży. I tu jest matula. Ona jest. I ona sobie tu chodzi i czerwi. O, przynajmniej przed chwilą była. O, jest. Są jajeczka. One to fajnie budują sobie pod tą snozą. Prosto według linijki. Próbujemy pozwolą robić resztę przeglądu. Telewizją pokazać rodzinkę. Tu dzisiaj jeszcze dołożę ze dwie snowy. Zobaczcie, one mają ochotę budować. One tu sobie ładnie budują. I coś tam znoszą na krop. Pięknie, spokojnie. Czarna, środkowoeuropejska. Piękna pogoda, 25 stopni chyba już. Tu są wszędzie jajeczka. Pięknie. Z tego odkład nie wiem, czy będę robił. Ona się dosyć wolno rozwijała na wiosnę. Ponieważ był dziurawy ul, taki zimny. No i to wygląda tak. No, wnoszą makrop. Zdaje się, że to będę podać może. Cóż. Nie widać w ogóle miseczek matecznikowych. Czy nawet nie myślą. Tak, tu jest makrop, się błyszczy. Gdzieś coś noszą. Jakieś dwa tygodnie lipa zacznie kwitnąć, a już kwitnie akacja. Takie w ulu. Sądzę.
Dobra, dalej nie będę zaglądał. Że im tu jeszcze dam dwie snowy, niech budują. Muszę wałeczki narobić na snowach. Ładnie się wyjmuje, pszczółek się nie gniecie. No pięknie, no nosiła na kropu, no proszę, proszę, proszę. Gdy była nadstawka w normalnym, porządnym ulu, to by była okazja wirować miód. Tyle. One i tu dam dzisiaj jeszcze dwie snowy. Idę do następnego.